Dobra, czas się przyjrzeć temu bliżej. Spotkaj się z Johnem pod napisem North Oak. No dobra, to się z nim spotkajmy w sumie, czemu nie? Jestem techniczką, a nie cudotwórczynią. Myk, 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 jedziemy spotkać się. Jedziemy spotkać się z Johnem. Teraz nikt nie przeszkodzi mi. Elo, byku, co tam? Fajna Bawara? To będzie okej. Mówisz? No, to po co tu jesteśmy? Z tego co słyszałem, Kerry ma tu willę. Nieźle się urządził. Gdzie niby słyszałeś coś o Kerrym? Jak to gdzie? Na mieście. W końcu piszą o nim wszystkie brukowce. A tak, ciebie wtedy nie było. Czyli jak miałeś wychodne. I co, chcesz go odwiedzić? Myślę, że to dobry moment. Mam iść do... Zawsze coś do niego miałeś, prawda? Zawsze coś do niego miałeś, prawda? Ja? Kurwa, proszę cię. To on nie mógł się zdecydować, czy chce mnie wyruchać, czy wyjebać z zespołu. A co? A to co byś wolał? A ty co byś wolał? Z Kerrym problem był taki, że miał kutasa, więc nie byłem zainteresowany. Ale za to on nie miał jaj. Pozował na buntownika. Ale wiesz, tak, żeby nikomu nie podpaść. A zwłaszcza Arasace. Zresztą dogadywałeś się lepiej? Z zespołu dogadywałeś się lepiej? Reszta miała mnie w dupie. Nancy wszystkim dyrygowała. Traktowała nas jak lekko niedojebanych. No cóż, nic dziwnego. Z Henrym to akurat prawda. Próbował kręcić z Denny, ale rzadko byli równocześnie w tym samym stanie świadomości. Mam iść do tej jego willi, żebyś mógł się rozejrzeć i skrytykować meble? Wiesz co o nim pisali? Depresja, próby samobójcze. I co? Martwisz się, że coś sobie zrobi? Kto wie, może mógłbym mu coś doradzić. To znaczy, że chcesz tam iść osobiście? Znowu mam się oddać kontrolę? Tak. Ostatnim razem nie zrobiłem nic skandalicznego. Wypuść mnie za wzorowe zachowanie. Ostatnio coraz częściej. Co to była za próba samobójcza? Totalnie amatorska. Nawet nie załatwił sobie porządnej widowni. Próbował się zastrzelić w swoim pokoju. Jego własny ochroniarz odebrał mu broń, jak dziecku lizaka. To może być zwykła plotka. Pewnie. I chciałbym to sprawdzić. Aha, najpierw Rogue, teraz Kerry. To kto będzie następny? Nikt. Lista ludzi, których uważam za przyjaciół i którzy tak się składa, jeszcze żyją, jest dosyć... Dlatego zależy mi, żeby pogadać z Kerrym. Tutaj, on jest ten... Dałeś mi kontrolę nad sobą. No dobra. Okej. Ale chcę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Żadnych wyskoków, obiecuję. Chcę po prostu zobaczyć, co u niego. Jak zamierzasz mu powiedzieć, że to ty? Jeśli on rzeczywiście ma jakieś problemy ze sobą, to może to nie jest najlepszy moment, żeby mu mieszać w głowie. Wi, daj spokój. Kerry zawsze był pojebany. Dlatego tak dobrze się dogadywaliśmy. Nie martw się. Będę improwizować. Na początek spróbujmy dostać się do tej willi. Okej. Powiesz mi, kiedy chcesz przyjąć stery. No dobra. Czyli dostać się musimy do... A, to jest jego willa? Która to? A, ta willa. No dobra, to podjedziemy Bawarą. Chociaż... Może przez góry przejdziemy? No, w sumie... Na upartego po co jechać, jak można przejść się na piechotę po tych górach? Tak! To jest lepszy pomysł. Jak menele zakradniemy się od dołu? No, kto mi zabroni? Bladeuszowi. No, po tych skałach się wypniemy. Kurde, co? O, zapomniałem, mam broń Silverhanda. No tak, o kurde, nie wiedziałem, że to jest aż tak wysoko. O kurde, nie dam rady chyba. Dobra, jednak idziemy tędy. Dobra. Damy radę, ja się tam nie wepnę? Wepnę się, byki. No i co, poczekaj, gdzie to jest? To jest jakoś tutaj gdzieś. O, tu jest ta willa.
Dobra, mogliśmy co prawda Bawarą podjechać, ale wejdziemy na przypale od tylca. Tak jak na przyjaciół przystało. Nie będziemy wchodzić drzwiami frontowymi. No właśnie, od balkonu. Nikt nie musi wiedzieć o tym. Zresztą jest strasznie dużo tutaj jakichś dziwnych ludzi. A tego nie chcemy. Alkohol. Dobra. Auto. Takie całkiem spoko się wydaje. Dobra, zastanówmy się, jak się dostać do środka. Głównym wejściem, kiedy ma robotyków, roboty? No nie wiem. No w sumie to nie jest jakiś problem. O, brzydki jak chuj. Mam nadzieję, że było przynajmniej drogie. Coś musi usprawiedliwiać to bezbuścia. Mnie zastanawia ten totalny bałagan. Coś tu ewidentnie jest nie tak. Totalny melanż. O co może chodzić? No, widać, że alkohol całe szczęście został, ale generalnie taki rozpiździec na totalnej. No. Halo? No dobra, taki to mógłbym mieć. No woda to się lała tutaj nieźle, co nie? Dobra, eurodolary weźmy. Ale alkohol to tylko i wyłącznie wypić na miejscu. Popatrz tylko. Kerry jako piękny motyl wykluwający się z kokonu samuraja. Piękne, co nie? Piękne. Dobra, poszukaj Kerry'ego rezydencji. No na razie go nie widzę właśnie, w tym jest problem. Kurwa. Ktoś tu chyba wybierał z katalogu. I założę się, że nie sam Kerry. On zawsze jadł na mieście. Dobra, dobra, już. Uspokój się. Znajdziemy twojego starego kumpla i zamienimy z nim kilka słów. Kerry, jesteś tu? Tu pewnie siada i myśli, po chuj mi to wszystko. Może. Kurde, no powiem wam. Dobra, no Kerry'ego. Kerry'ego to tu nigdzie nie ma. Chociaż? Niepowodzenie. Jedyna naprawdę potrzebna rzecz w tym domu. Dobra, okej. Okay. Jakiś pomysł, gdzie on może być? Dobra, zapomniałem, że mam skanowanko. Nie kojarzę. Never fade away. Ten chyba lubię najbardziej. Okej, okay. Ten nawet ja kojarzę. Teraz się podlizujesz. Co to? Second Conflict. To Kerry zawsze wymyślał te wszystkie kiczowate tytuły. Widzę, że nie wypadł z formy. Co to? Nasz stary singiel. Nie mam pojęcia, po co Kerry trzyma tutaj to gówno. Ja też nie wiem. Dajcie mi zastanawiać, gdzie on kurwa jest. Niezła kolekcja. No dobra, teraz jestem pod wrażeniem. Na kilku z nich sam grałem w czasach samuraja. Kwasowa jazda bez trzymanki. Ile coś takiego kosztuje? Nie stać nas. To ulubiona gitara Kerry'ego. Dobra, mach ten długi SaveX. Generalnie no, widzimy, że tutaj ten. Możemy sobie przeskanować gitary. Totalnie nie wiem, po co miałbym to robić, ale możemy. Jest wyprodukowania rok od razu pokazany. Na przykład, nie widzicie, 2058 na przykład. I to jeszcze przeskanować. Tej nie mogę przeskanować, ciekawe. Jakby się zbugowało. No dobra, sprawdźmy. O, proszę. Wygląda na to, że się kąpię. I to sam, dobrze się składa. Okej, okay. Resztę zostaw mnie. Jakoś go wyciągnę z łazienki. Mm,
No dobra, kurde, gościu. Możesz już wziąć pigułki od Misty. No dobra. Okej. Niech będzie. Na dłuższą metę boję się, że to mnie wyniszczy, co nie? Od razu lepiej. A teraz sprawdzimy, czy trzyma je tu tylko dla dekoracji, czy da się na tym grać. Chipping in? Chipping in! Can you feel it? Kim ty, kurwa? Graj dalej. Okej. Ej. Nie. Nie. Kurwa, to jakiś żart. Czekaj. Co Silverhand powiedział mi przed śmiercią? Żebyś zostawił i grał po swojemu. Powiedziałem, żebyś zostawił samuraja i grał po swojemu. Jak widać, miałem rację. Jak zwykle. Johnny jebany Silverhand. No, trochę ciało się mi zmieniło, ale tak. Jak? Niespodzianka. Ty skurwielu. Okej. Rozumiem, że to było nieoczekiwane. Kurwa, wręcz przeciwnie. 50 lat na to czekałem. Widzę, że sporo się zmieniło. Cycki. Nowy styl. No. Ty też dobrze wyglądasz. Kurwa, Johnny. Muszę się napić. Dobra. Chodź. Opowiedz mi, czemu wyglądasz jak zbuntowana nastolatka. A ty opowiesz, co ci się stało w szyję. Zawsze narzekałeś, że fałszuję. Ładnie tu. No jak? Nic nie widziałeś. Kurde, no niezły masz burdel ogólnie. Się tu po wydaniu czwartej płyty. Mówisz? Widać, że dobrze się sprzedajesz. Kurwa, nawet nie zaczynaj, Johnny. Tak, to jestem ja. Z kim podpisałeś kontrakt? Kurwa, z Arasaką. Rano nagrywam u nich w studio, a wieczorem Yorinobu przychodzi na sąsiedzkiego. A tak naprawdę z kim podpisałeś? Z MSM Records. Też dobra firma. Dobra, wychillujmy sobie. Alkohol? Nie, to wypijmy. Weźmy. O, siądziemy tutaj i opowiesz mi, co się z tobą działo. No już, mieszkasz sam? Mieszkasz tu całkiem sam? Skąd? Jest jeszcze Ariel, kucharz, ale dzisiaj ma wolne. Miguel. Wiesz. Zresztą. Nie twoja sprawa. Siadaj i opowiadaj. Nie, dobra. To będzie długa historia. No i chuj. Zależy mi, żeby była przede wszystkim smutna. Wiesz, kurewsko smutna. Naprawdę, bo jeśli usłyszę, że przez te wszystkie lata znowu się z nomadami, albo siedziałeś na orbicie, a teraz wpadłeś tylko, żeby mnie krytykować, to mnie jasny chuj strzeli. Mówię serio. Będzie kurewsko smutna. Kurwa, pamiętasz? To był ten jedyny raz, kiedy Henry przyszedł czysty i trzeźwy. No, grał jak gówno. Ale Denny była zadowolona. Nigdy nie rozumiałem, co Denny widziała w Henrym. Nigdy nie rozumiałem, co Denny widziała w Henrym. Ona przecież była dość inteligentna. Nawet za bardzo, jak na nasze standardy. Denny zawsze lubiła takich rozczochranych przegrańców i brudasów. Henry, on był idealny. Zaćpany półgłówek. Mogła go ratować w nieskończoność. Dlaczego nigdy nie próbowała ratować mnie? Bo musiałaby się ustawić w kolejce. Teraz mi się zdaje, że to były fajne czasy. Teraz mi się wydaje, że to były fajne czasy.
Graliśmy w jakichś zawszonych budach, kłóciliśmy się przed każdym koncertem. Sami nie wiedzieliśmy, co chcemy grać. Nigdy nie mieliśmy pieniędzy. Nancy była kontrol freakiem, Henry śmierdział. Ja nosiłem twoje spodnie. No nieźle. Piste czasy. Z twoją depresją to prawda? Z twoją depresją to prawda? Nie, kurwa, część strategii promocyjnej. Te próby samobójcze też? Myślisz, że jak strzelisz sobie w łeb, to ci wzrośnie sprzedaż? U ciebie to się nie sprawdziło. Nikt nie pamiętał samuraju. A teraz cię skręca z bólu dupy, bo jakoś sobie poradziłem bez ciebie. O kurwa, ale Volta. Masz jakiś kontakt z resztą zespołu? Tylko z Nancy. Teraz nazywa się Bez Isis i pracuje w News 54. Jeśli chcesz, mogę się dowiedzieć, co z Danny i Henrym. No w sumie. Moglibyśmy znowu coś zrobić razem. No wiesz, pograć. No. Danny powinna dalej grać. Miała talent i była twardzielką. Coś tam wydała ostatnio. Niedawno przeprowadziła się do Norfolk. Mówiłeś, że nie wiesz, co u niej. Rozmawiałem z nią. Chyba mnie unika. A wychodzisz czasem z tej willi? Nie. Henry się pewnie zapił. Nie, no wiedziałbym, jakby umarł. Mamy wspólnych znajomych. Parę telefonów i pewnie udałoby się go namierzyć. Nieźle, czyli zbieramy ekipę tego Johnny Silverhanda. Nancy to teraz Bez Isis. Ale wymyśliła. Tak brzmi jak aspirująca stripteaserka w egipskich dekoracjach. Kurwa, szkoda, że umarłeś, bo tak to na pewno spytałaby cię o zdanie. A co tam u niej w ogóle poza tym, że zmieniła branżę? Mógłbyś sam z nią pogadać. Chcesz reaktywować samuraja? Fajnie by było, patrz jak mu ten... Tylko na jeden koncert. Zagramy w jakieś noże, gdzie nikt się na tym nie pozna. Zajebista mota. Muszę uważać na swoją reputację. A nie będę musiał im tu musiał, co się stało. Ale nie będę musiał im wszystkim tłumaczyć, co się stało. Nie, darujmy sobie. To było kurewsko nudne. Chipy, mroczne plany Arasaki, magiczne pigułki. Zobacz, jak spodnie latają. Powiem, że jesteś moją nową dupą. Dobra, zróbmy to. Kurwa, zajebiście. Zaraz ci prześlę kontakt do Nancy. Ja spróbuję ściągnąć Henry'ego i Danny. No. Jakbyś mnie nie zastał, ustal wszystko z V. Jasne, ale... Dobrze się dogadujecie? Ostatnio nie szczególnie. Nie, no nieprawda. Ale ona nie bardzo ma wybór. A jak mam? No i się budzi. Johnny, w porządku? Nie. Okej, ty jesteś V. Johnny mówił, że coś takiego może się stać. Dobrze się przynajmniej bawiliście? Oho, wyczuwam wyrzut. Usiedź tu, dopóki nie dojdziesz do siebie. Spoko, loko. Nie będzie przeszkadzał. O co chodzi z tym koncertem? Słyszałaś to? Kiedy pigułki przestają działać, wszystko robi się wyraźniejsze. No więc? Chyba chcesz zobaczyć samuraja na żywo. Taka okazja już się nie powtórzy. Nieźle, on się Johnny zabawia w naszym ciele. A co jeśli skończy się jak z Rogue? Rozczarowaniem. To co innego. Kerry potrzebuje tego koncertu. Okej, dzwonię do Nancy. No ale z Rogue nie dało się nic działać, co niebyczki? To był spalony temat. Jak to z Rogue jest w końcu? To był spalony temat, czy dało się coś działać z Rogue? Tam na końcu. No co tam? Okej, dzwonię do Nancy. Dzwonię do Nancy. Dobra robota. No i się zabawimy trochę. Kurde XD. Jest tutaj jakaś, prawie mamy ostatnią misję. A ja zamiast wykonywać ostatnią misję, to się bawię, zabawiam w te jakieś samuraje. Dobrze, rychło w czas, że tak powiem. Dobra, dzwonię do tej Nancy. Pokaż mi to. Myk, myk. A w ogóle Lizzie ile wiadomości mi wysłała, zobaczę. Tak, takie mura mi wysłał. O!
Ale gdybyś po mnie wróciła, nie mógłbym wysłać takiej wiadomości. Dziękuję. Cieszę się, że jesteś cały. No, dobra, spisz mu. Na razie czekam, bezpiecznym miejscu, bla bla bla. Ale szybko piszę te SMS-y. To mądre słowa, które wiele razy pomogły mi w życiu. Wiesz o tym, jeszcze nie wiem. Trzeba mi się plamu, bo jako się przyda. Kurde, jeszcze nie wiem. Dobra, zobaczymy. Co tu mamy? Generalnie będziemy mogli pewnie skorzystać z wielu pomocy, bo mamy, będziemy ich trochę mieli. To jest kontrakt, to nic ciekawego. Jeszcze Lizzy Pizzy coś pisała. Dzieje się, że mogłam pomóc. Dobra. No i to tyle chyba. Jeśli chodzi o te takie... Dobra, a teraz zadzwońmy do tej Nancy całej. A ta jeszcze coś do mnie napisała w sumie, zobaczmy. A, to głupoty. Dobra, dzwonimy do Nancy. Nancy? Znaczy, Bess Isis? Nie, to jej nisko opłacany i niedoceniany asystent. To Steven, News 54, słucham. Chcę rozmawiać z Bess. Nie ma jej. A kiedy dzwonię? Dzwonię z rezydencji Karego Eurodyne. Gratuluję, ale Bess nadal nie ma. Spodziewaliśmy się jej 2 dni temu. O kurwa. Pojechała do Tottenham zrobić materiał o Maelstromie. Zadzwoń w przyszłym tygodniu, albo śledź nasze newsy. Kurde, co z nią? Jeśli szlak ją trafi, pierwszy o tym napisze. I mam złe przeczucia. Wejdź. Chyba wybierzemy się do Tottenham. Tottenham? No. Bess Isis, to też jest coś takiego, co nie jest? Ciekawe. Poczekaj, że Bess Isis, a Nancy wróci, a. Czyli to jest jakaś misja powiązana z tym. Ale cholera. Dobra, to nic, wejdź do Tottenham. Gdzie jest Tottenham? O kurwa, gdzie to jest? Jakiś kraniec świata. Dobra, no nic, byczku. Poczekaj, pogadam z tym typiarzem. Powiem mu, że spadam stąd. No. Też ci słabo? Drzemka regeneracyjna. Chcesz dołączyć? Chodź, Wion, żartuję. A, nie, 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 ja nie w moim guście jesteś, byczku, przykro mi. Totalnie w moim guście jesteś. Ale nie ma i tak nawet takiej opcji, co nie? Więc luz, nie ma i tak takiej opcji. Więc padamy. W ogóle nie wiem, skąd przyszło komuś na myśl, że będzie scena plus 18 tutaj, jak tutaj nie było żadnej sceny plus 18, więc ktoś tutaj nieźle sobie przemyślał sprawę. Dobra, idziemy do tego całego Tottenham. Zbadamy sprawę. Siemka, co tam? Gitara siema, gramy w cyberpunka. Ale niedługo obiadek przyjdzie, więc będziemy tego Steamka kończyć. Kurde, nie skończyłem dzisiaj, a blisko już było. Blisko, byczki. Znaczy, może później jeszcze zrobię Steamka, zobaczymy. Ale na obiadek na pewno skończę. I potem może uruchomię ponownie. Dobra, to tu mamy się dostać, no to wchodzimy. Kurwa. Tu. To zaczyna mi się wszystko Ej, moment. To dobrze tu wchodzę, tak? Tak. Składać. Nigdy mediów nie pchałby się to Tottenham. Tylko Nancy. 2-2 kilometry? Co to mi pokazuje w ogóle za gówno tam? Jakieś 2-2 kilometry. Kurde, jaka melina. Elo. No, słuchaj. Jak idzie z Nancy? Wszystko pod kontrolą. Elo, co tam, Menele? Kurde, jaka melina, totalne melenowisko. No nic, rozejrzyjmy się po tym menelowisku, może Nancy tutaj faktycznie jest gdzieś. O, no nieźle. To fajnych tych wylądowała. Czy dobrze się czujesz, laska? No to zajebiście. O, piękna odpowiedź od Kerego. Dobra, chyba musimy dostać wejść wyżej po prostu po tych schodach. No ale menelisko niezłe, co nie? O nie, to są... Podoba mi się swój styl. Minimalizm. Też tak kiedyś miałem. Dobra, dobra. Ten tans? Zajebiście. Tak. Idziemy na trzecie.
Weź naciśnij, bo mi palce strętwiały. Oni są mocno zrobocialiali. No. Ja też mam stosunkowo dużo wszczepów jak na mnie. Chociaż tego nie widać, nie odnosi się tak bardzo na ciele. Tralala, kurde. Słyszysz? Dzisiaj Gratinitus, nasze chłopaki. Dobra, dobra. Tylko w małym klubie. A spoko loko, uspokój się. Na razie. No idź, wmieszasz się w tłum bez problemu. No dobra. Łubu dubu, łubu dubu. Łubu dubu. No i co nam z tego przyszło? Kurwa, nie wierzę! Pamiętasz to nagranie z All Foods? To jest ta laska, co ukradła Spider-Bota. Niemożliwe. Nie byłaby taka głupia, żeby tu przychodzić. No właśnie. Ty? Tak, a macie może jeszcze jednego? Szukam bez Isis. Ona chyba nie zrozumiała pytania. To ty nam podjebałaś Flatheada? Nie wiem, o czym mówisz. Tak, a macie może jeszcze jednego? Bo tamtego musiałam się pozbyć. A to kurwa. No i patrz, od razu sobie zapunktujemy. Wypierdalać już! Ty, to jest ta z Wolf. Widzę. No już! Lepiej na nią uważaj. Ty tu teraz rządzisz? Nie. Sporo się zmieniło po śmierci Royce'a. Ale nie aż tyle. Co się stało z Royce'em? Militech. Chyba cię to nie dziwi. Czyż ja go zabiłem? Ja pierdzielę, jakie błędy fabularne są! Nie wiem, czy pamiętacie Royce'a, przecież ja rozwaliłem na strzępy. To ten, Brick przeżył. Bricka uratowałem. Bez Isis. Mówi ci to coś? Pracujesz z nią? Nie, mam do niej sprawę. Podobno jest tutaj. Przecież... Jest, ale najpierw porozmawiasz z Brickiem. Oj, tak. Jego decyzja, co z tobą zrobić. Uratowałem Bricka, więc luź na łyda. Dobra, co? I widzicie? Dopiero po tylu latach opłaciło się to, że uratowałem Bricka gdzieś na samym początku gry. Po tylu, kurwa, latach. No, nieźle. O tym, co się stało w All Foods, Brick zajął miejsce Royce'a. No i słusznie, bo go rozwaliłem. Na tym nieźle wyszliście. Pewnie liczysz, że Brick będzie ci wdzięczny. A to by cię rozczarowało? Brick nie ma na tyle silnej pozycji, żeby było go stać na sentymenty. Ale uratowałem mu życie, byczku. Jestem ciekaw, czy będzie pamiętał o tym, czy się odwdzięczy. Było co prawda to lata temu, ale jednak! Okej, w takim razie muzyka ekstremalna. Co to dla ciebie oznacza? Ciągle próbujesz przypinać na mnie. Ale melasz. Kurde, zaraz się tam zabawimy w sumie. Chaos i hałas, pożeranie się dźwięków. To wszystko składa się na jakiś system. Brick, masz kolejnego gościa. Hello, Brick! Co za niespodzianka. Czego potrzebujesz? To nasi. Wygląda na to, że w czymś wam przeszkodziłam. Właściwie już kończymy. Bez trochę się zasiedziała. Ale dalej nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania. Ojej. To zmyśl. Wy dziennikarze jesteście w tym dobrze. Napisz, że to orgia dźwięku albo coś takiego. No nie jestem za słaby, żeby używać takich argumentów. No cóż, nie inwestowałem akurat w tę siłę tutaj. Twoi ludzie chyba ciągle mają do mnie jakiś żal. Potrafią długo chować urazę, to prawda. Postaraj się wykazać zrozumieniem, ich nie wkurwiaj, dobra? Luz! Przysyła mnie Kerry Eurodyne. Ma sprawę do bez. Kerry? Nagle sobie o mnie przypomniał? Możecie iść. Co? Tak po prostu? Pytałem cię o coś? Nie? Tak myślałem. Próbujemy tu prowadzić interes. Dzięki, Brick. No właśnie. To było bardzo interesujące. Chodźmy. Spadajmy stąd. Doceniam, dzięki. No cóż, odpłacił mi się po prostu. I co? Nie ma łatwo, co nie? Nie ma łeba. Dobra, to co, melanżyk? Melanż, mam nadzieję, że jakiś melanżyk będzie. Brick wydaje się całkiem w porządku. Szkoda tylko, że nie ma pojęcia o muzyce. A to o tym chciałaś zrobić z nim wywiad? Poczekaj chwilę. Tinnitus, muzyka to ten. Brick wciskał mi jakiś kit.
Oh yeah! Melange! Myk, myk, myk! Melanżyk! Dobra, gdzie tu można się dobrze napić przynajmniej? Zaraz do ciebie przyjdę. Dobra, dawaj coś, jakąś budeczkę. Napiłabym się czegoś. Nie znam cię! No, ja ciebie też nie. I patrz, jakoś ty... Na razie tak, ale spróbuj tylko jakiejś krzywej akcji, a rozjebie ci... Dobra, cicho! To co? Wstęp mamy za sobą? Możemy przejść do rzeczy? Aha! Co badać? No, zobaczmy, co tu mają. No, jakieś alkohole są, ale dobrze, że do klubu wniosłem swój. Nie wytrzymam czasami, kiedy dobrze się nie napiję. O, to może trochę wypiję, żeby na lepszy humor. No i teraz można się bawić. Melange! Melange! Nice. Mogę wskoczyć na scenę? Jasne, że mogę. Elo! Elo! Elo, byku! Melange! Co do ciekawego? Dzień dobry! Heja! Dobra, nic tu po mnie. Ale alkoholu tu trochę mają. W sumie. Dobra, wynosimy się. Fajnie było, fajna melina, ale wynosimy się stąd. Dobra, prowadź. Nancy, ach, a gdy dowiesz się, o co chodzi, to się zesrasz. Powiem ci, że głęboka sprawa. Tak, ma to związek z Johnem Silverhandem. Stary kawałek pizzy. Zjem na miejscu. W sumie, czemu nie? A to wezmę. Czemu ta winda tak wolno jedzie? Nie wiem, i też sobie zadaję to pytanie. Mam samochód na zewnątrz. Ja też. Czyli co, rezygnujesz z tematu? Nie będzie materiału o muzyce Maelstromów? Najpierw przejrzę nagrania i zobaczę, co z tego można ulepić. Tra-la-la. Jedziemy sobie windą. Wsiądź do samochodu Nancy. Ach, dobrze, już idę. Okej, chodźmy. Mam nadzieję, że mój wóz dalej stoi tam, gdzie go zaparkowałam. Wiesz, mam taką nadzieję, ale jak to się mówi, nigdy nic nie wiadomo. To była ta bezpieczna opcja. Tak naprawdę powinnam pogadać z ludźmi z Tinnitus. Masz do nich jakieś dojścia? W sumie... Brick zapraszał mnie na koncert. Problem w tym, że skład zespołu zmienia się za każdym razem. Możemy my zagrać! Znaczy Johnny tak jak może zagrać. Ale tak jakby ja. Przemyśl to, Nancy. Nie no, Melinka dobra. Jest tutaj to elegancko. Ale totalnie wygląda jak na melanżowisko, a jednak. Taki skitrany, gruby melanż. Dobra. To tak, ale wsiądę do ciebie za chwilkę.